Mateusz, w sobotę włączyłem o godzinie 20 program Mask Singer. My, zdradzę Ci na początek taki sekret, że no mamy kilka takich grup dziennikarskich, gdzie z różnymi dziennikarzami z innych redakcji piszemy sobie o ogólnie pojętym życiu show biznesowym i ten program również oczywiście jest w kręgu naszych zainteresowań, bo bardzo chcemy, żeby wiedzieć, kto jest pod tymi maskami. Czy wiemy, może, a może nie, ale faktycznie nigdy na przykład twoje nazwisko się nie przewinęło, dlatego o godzinie 21.15 ja byłem bardzo zaskoczony faktycznie, że to byłeś i pierwsza moja myśl jest taka, że kurczę, szkoda, bo tak lubię tego Mateusza, tyle lat już ze sobą rozmawiamy i wiem, że ty masz faktycznie talent wokalny na sam początek zastanawiam się, czy w tobie było takie uczucie trochę smutku, że jednak tylko ten jeden odcinek. No oczywiście, że tak. Czułem smutek duży i rozgoryczenie, że muszę tak szybko pożegnać się z programem, zwłaszcza, że już pracowałem nad kolejnymi utworami, na kolejne odcinki, bo mamy bardzo mało czasu między kolejnymi dniami zdjęciowymi, więc trzeba już się zastanawiać, co będzie realizowane później, dlatego że muszą też być przygotowane aranże, więc ja, no przyznam Ci szczerze, no nie spodziewałem się, że odpadnę w pierwszym odcinku, ale zakładałem, że jest taka możliwość, tylko wszyscy wokół mnie przekonywali, że ten tort jest za fajny, że ludzie polubią tort, że ja się umiem bawić w tym programie, że pokazuję do siebie duży dystans. No ale trudno, no jakoś tak się zdarzyło, że pożegnałem się już w pierwszym odcinku, no trudno, no ale... C'est la vie. Absolutnie fascynującym motywem jest cała sekretność w ogóle tego projektu, dlatego zastanawiam się w ogóle, kiedy, jak daleko od pierwszych nagrań ty w ogóle wiedziałeś, że ten kostium, który stoi za nami, to będzie akurat twój kostium. Ty w ogóle miałeś jakieś na przykład prawo wyboru, jaki kostium będziesz miał? Miałem prawo wyboru, to nie był duży wybór, ale zostały mi przedstawione różne koncepcje, projekty kostiumów, no ale jak zobaczyłem tort, to od razu wiedziałem, że to musi być to, że to jest bardzo zabawny kostium, jest... mnóstwo kolorów, no nie wiem, moim zdaniem ten tort jest uroczy, nie wiem, co ty o tym myślisz. Nie, to absolutnie, to jeden z moich ulubionych w ogóle to był faktycznie w tym pierwszym odcinku. No i jak pomyślałem sobie, jak szaleć, to szaleć, no i wiesz, no, chciałem tutaj pójść na całość w tym programie i jeśli chodzi o zabawę, wykonywanie tych utworów, o to, jak wyglądałem, o to, jak się poruszałem, dlatego nie bałem się w ogóle tego różowego koloru, tych cukierków naokoło, tego pluszu. Bardzo mi się to podoba, że mogłem sobie na chwilę tak oderwać się od tych różnych poważnych tematów, które mam teraz do zagrania i zabawić się taką formą. Wczoraj ja Cię oglądałem w Dzień Dobry TVN, bo codziennie oglądam Dzień Dobry TVN, rozbudza mnie bardzo ten program i faktycznie mówiłeś o tym, że była jedna osoba, której powiedziałeś, to była Magda akurat, także nawet rozumiem, Twój tata nie wiedział, Twoja mama nie wiedziała? Nie, no mam nadzieję, że nie mają do mnie żalu o to, ale starałem się, żeby rzeczywiście utrzymać to w jak największej tajemnicy, bo na tym polega też zabawa, żeby oglądać ten program i odgadywać. Teraz, kiedy była emisja naszego programu, zaprosiłem moich kolegów do pokoju hotelowego, żebyśmy obejrzeli show i oni tak nie mogli zrozumieć, ej, o co chodzi, tam jest ktoś twój znajomy, tak. A w tym kostiumie róży jest pewnie Magda, Różyczka, więc oni nie wiedzieli, o co chodzi i ja, słuchaj, cały czas starałem się zachować tajemnicę, zachować powagę, no i na koniec pojawił się tort i oni tak słuchają i tak na mnie. To ty? No. Wiesz, bo Marta Wierzbicka była, widziałem, tak? Tak, była, widziała, no i moim kolegom bardzo podobał się mój występ. I oczywiście też bardzo im było przykro, że odpadłem z tego programu. No ale trudno, no, życie toczy się dalej. No, świat nam pokazuje, że są większe problemy niż to, że odpadłem w pierwszym odcinku programu Mask Singer. No, to nie jest jakiś koniec świata. Trudno, dwa dni troszeczkę rzeczywiście powycierałem katar i łzy, otarłem łezkę i poszedłem do kolejnych projektów, więc... Ale naprawdę to było fajne i nie żałuję, że wziąłem udział w tym programie. Teraz jak przypominam sobie w ogóle taką pierwszą zajawkę, którą TVN wypuścił odnośnie tego, jakby to będzie wyglądało i to była zajawka, w której dana osoba, która bierze udział, czyli uczestnik, wysiada z czarnej limuzyny w otoczeniu ochroniarzy, ma na sobie jakąś taką zasłonę czarną, cała jest czarna i ma na sobie napis nie mów do mnie, zdaje się. I faktycznie to tak było, że odbierał was wóz z jakiegoś takiego miejsca incognito, jechaliście, potem nikt w ogóle nie wie, bo to chyba zdaje się na palcach dwóch rąk można policzyć osoby, które znają w ogóle skład uczestników. Jak wyglądało w ogóle to poruszanie się po studiu?
Na początku sobie myślałem, kurczę, ta tajemnica jest nie do utrzymania. Tak. Przecież ja wiem, jakimi samochodami jeżdżą moi koledzy. No. Zwykle są to charakterystyczne samochody, więc ja od razu odgadnę, kto jest w tym programie. Znamy się, znamy swoje ruchy. Wiesz, jednak nasz świat tutaj, show business, jest dosyć kameralny, więc każdy z kimś kiedyś miał do czynienia, więc pomyślałem, to jest nie do utrzymania. Ale jednak się udało. Jednak udało się zachować tajemnicę przez to, że od początku każdy utrzymywał dyscyplinę, która była tutaj najistotniejsza. Słuchaj, no mi się strasznie chciało śmiać, kiedy byłem w tej przyłbicy, w kapturze, w 30 warstwach czarnych, żeby nie było widać ręce w czarnych rękawiczkach, żeby też nie można było odróżnić, czy mam ręce damskie, męskie, czy pomalowane paznokcie, czy nie, jakieś charakterystyczne tatuaże, żeby nic, żaden skrawek ciała nie wyszedł. I kiedy ja szedłem, wyglądałem trochę jak Lord Vader, jeszcze z tym napisem "nie mów do mnie", nie mogłem się do nikogo odzywać. Widziałem znajomych ludzi z ekipy, którzy tutaj mnie przejmowali, ale cały czas byłem w asyście wojskowych, którzy byli ubrani w moro, byli mega poważni, traktowali swoją pracę bardzo serio, mieli słuchawki, komunikowali się ze sobą, nie można było się mijać w żaden sposób, więc ja się czułem jak świadek koronny, albo jakbym grał w jakimś filmie szpiegowskim i strasznie mi się pod tą przyłbicą na początku chciało śmiać, bo ja nawet do toalety nie mogłem wyjść bez tej przyłbicy i cały czas w tej pelerynie i w przyłbicy chodziłem, musiał wyjść właśnie komandos i mnie wyprowadzić do tej toalety, więc jest to bardzo poważnie traktowane. A dla mnie to było na maksa zabawne i ciekawe doświadczenie, dlatego że musiałem się wyciszyć. Nie mogłem się odzywać, więc obserwowałem sobie otoczenie. Słuchałem ludzi, jak rozmawiają, patrzyłem na studio, jak to wszystko jest realizowane, jak bardzo ekipa stara się, żeby ten program był fajnie zrobiony. I czułem się trochę jak duch, który jest tam obecny, o którym się mówi, a który bezpośrednio nie uczestniczy w tych wydarzeniach, że jest gdzieś tam prowadzony, przechodzi z miejsca na miejsce, wszystko się dzieje wokół niego, ale on jest jakimś takim bytem, który patrzy na to wszystko z dystansem, jakbym wyszedł ze swojego ciała podczas snu i patrzył na to, co się dzieje z góry. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Poza tym w tej masce tak naprawdę miałem wrażenie, że mogę robić co chcę, że mogę się wygłupiać, mogę sobie tańczyć, podskakiwać. Normalnie czujemy konwenanse, czujemy powagę sytuacji, w której jesteśmy, więc staramy się jakoś opanować zachowanie, a tutaj mogłem robić co chcę.